Nazywam się Tomasz Sekielski. Od ponad 20 lat jako reporter i dziennikarz śledczy relacjonuję najważniejsze wydarzenia w kraju i na świecie. Teraz zabiorę Państwa w mroczną podróż śladami teorii spisku. Zdarzeń z najnowszej historii Polski. Tajna polsko-radziecka umowa atomowa. Ono było zawarte w całkowitej tajemnicy. W sztabie generalnym o istnieniu tych obiektów wiedziało 8-10 osób, góra. Tajemnice sowieckich baz wojskowych w Polsce. Dokumentacja była przechowywana tylko w jednym miejscu w Polsce. W sztabie generalnym Wojska Polskiego. Znajdujemy się w schronie klasy T-7. To jest schron, który jest w stanie wytrzymać wybuch bomby atomowej. Jeden z moich ówczesnych przyjaciół wszedł do tych kilku schronów hangarów, świeżo opuszczonych przez Rosjan, z licznikiem Geigera. No i ten oszalał. Polscy piloci do misji specjalnych. Tylko piloci pierwszej klasy byli predysponowani właśnie do manewrów atomowych, do użycia bomby atomowej. Robiliśmy manewr nad lotniskiem do rzutu bomby tej specjalnej. Przez dziesięciolecia znajdowały się na terenie naszego kraju miejsca, które oficjalnie nie istniały. Były to m.in. radzieckie bazy wojskowe, w których przechowywano głowice atomowe i tajne schrony wybudowane na wypadek III wojny światowej. Komunistyczna władza w Polsce ukrywała przed społeczeństwem przerażającą prawdę na temat skutków ewentualnego konfliktu nuklearnego. Tajemnicą okryte były także szkolenia polskich pilotów przygotowywanych do atomowego uderzenia na Zachód. Tajne plany i miejsca sprzed lat do dziś pobudzają wyobraźnię i są przyczynkiem do powstawania legend oraz teorii spiskowych. Niewielu polskich żołnierzy miało okazję na własne oczy zobaczyć z bliska bombę atomową. Do tego grona należy Bogdan Likus, były pilot wojskowy. Było widać, że we flanelce jest ta bomba. No i później zdjęto flanelkę. To była naprawdę super wykonanie, precyzyjne, zegar mistrzowskie. Jednocześnie ona była tak, jak lustro się świeciła. Ja nawet chciałem podejść do... Dotknąć, zabroniono mi, żebym palców nie zostawiał. W każdym razie do tej bomby, która była podwieszona, nie można było podchodzić. Wydarzenie, które opisuje Bogdan Likus, miało miejsce na terenie Białorusi, gdzie w 1978 roku Rosjanie szkolili specjalnie dobraną grupę polskich pilotów, mających w przyszłości wziąć udział w atomowym ataku na zachodnią Europę. Mieliśmy szkolenie teoretyczne, na sali było czterech nas, a jeden wykładowca, a z tyłu siedziało może 10 albo więcej obserwatorów rosyjskich oficerów, którzy nie dopuszczali do tego, żeby czegoś nie powiedzieć za dużo. Od początku nas uczono, że, jak mówiliśmy, bomba atomowa, nie, to nazywa się SPEC-AB, specjalna awiabomba AB, żeby tego nie używać takiego słownictwa. Żeby nie mówić bomba atomowa. Tak, żeby nie używać bomby atomowej. Szkoleni na Białorusi polscy piloci nie mieli pojęcia, że bomby, które mieli zrzucić m.in. na Kopenhagę, są przechowywane w tajnych bazach na terenie Polski. To jedna z nich. Do 1990 roku było to jedno z najbardziej strzeżonych i niedostępnych miejsc w Polsce. Obiekt oznaczony symbolem 3001. Ta poradziecka baza, w której przechowywano amunicję jądrową, znajduje się w okolicach wsi Podborsko, położonej około 14 km od Białogardu i około 50 od Kołobrzegu.
Znajdujemy się w schronie klasy T7. To jest schron, który jest w stanie wytrzymać wybuch bomby atomowej. Tak? Więc to nie stanowi problemu. Oczywiście przeszłaby fala uderzeniowa, doszłoby do jakichś drgań, więc aby ta amunicja, która tu się znajdowała, a zwłaszcza głowice do wyrzutni, które były dość delikatne, no, też trzeba sobie powiedzieć, że one nie mogły spaść, więc było to wszystko trzymane, aby nie doszło do jakiejś usterki i żeby w każdej chwili można to było wykorzystać na polu walki. To wszystko się zaczęło w lutym 1967 roku, kiedy z tajną misją do Warszawy przyjechała delegacja sowiecka, by podpisać porozumienie zezwalające Sowietom na terenie Polski utworzyć bazy atomowe. One do historii przechodziły pod różnymi nazwami. Mówiono o nich atomówki, mówiono silosy atomowe. W każdym bądź razie od roku 1967 przez dwa kolejne lata były wznoszone trzy takie bazy atomowe na terenie Polski. Jedną z osób, która znała atomowe tajemnice radzieckich baz w Polsce, był generał Franciszek Puchała. W latach 80. ubiegłego wieku był on szefem zarządu operacyjnego Sztabu Generalnego. To było porozumienie między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w zakresie podwyższenia gotowości bojowej wojsk z 25 lutego 1967 roku. Czy wiadomo, ile tej amunicji atomowej tutaj było? Nie wiadomo. Zachowała się część dokumentów w postaci wzorów. Według nich wynika, że było tutaj około 60-70 sztuk takiej broni. Natomiast czy faktycznie tak było, nie mam na ten temat zielonego pojęcia. Zaczęło się od rozpoznania kilku rejonów. Ostatecznie składy zostały wybudowane w trzech rejonach, ale były rozpoznawane cztery. Robiły to specjalne grupy, które musiały zbadać rejon potencjalnej tej budowy składów pod każdym względem. No, pierwsze kryterium na przykład to było takie, w pobliżu poligonów. Drugie kryterium w pobliżu stacjonowania polowych technicznych baz rakietowych. Następne kryterium to warunki geologiczne, bo to były składy, które trzeba było odpowiednio zagłębić. Warunki pogodowe, możliwość rozpoznania przeciwnika, różnorakie, bo to i satelitarne, i elektroniczne, i fizyczne w postaci agentów, szpiegów i tak dalej. Te trzy bazy w Polsce były budowane w latach 67-69. Wznosiły te obiekty polskie wojskowe firmy. Chodzi tutaj o trzy pułki. Było to o tyle skomplikowane przedsięwzięcie, że Sowieci nie zgadzali się na jakiekolwiek odtajnienie tej akcji. To miała być ściśle przeprowadzona akcja tajna na terenie Polski. Cała technika specjalna, wyposażenie specjalne do tych obiektów dostarczała strona radziecka i na koszt radziecki. Polska budowała obiekty na koszt Polski. Rozliczenia były dokonywane w tak zwanych rublach transferowych. Jeżeli podliczymy, podsujemy koszty w tych rublach transferowych, to jest około ponad 18 milionów rubli transferowych. 18 milionów rubli transferowych to według ówczesnego przelicznika około 80 milionów złotych, choć realny koszt wybudowania baz mógł być znacznie wyższy. Jednak to nie finanse były największym zmartwieniem osób odpowiedzialnych za budowę magazynów na radziecką broń jądrową. To miała być ściśle przeprowadzona akcja tajna na terenie Polski. Problem był w tym, że trzeba było zarówno kadrze zawodowej z tych pułków inżynieryjno-budowlanych, jak i żołnierzom wmówić, że budują właśnie składnicę artyleryjską, jednostkę lotniczą i jednostkę pancerną. Oczywiście, że tych ludzi było trzeba dobrać i wyselekcjonować. Selekcja była bardzo ścisła.
tak jakby byli powoływani do jednostek specjalnego znaczenia i do służb specjalnych. Tam byli przetestowani do pokoleń. Cały proces był nadzorowany przez organa Wojskowej Służby Wewnętrznej, konkretnie kontrwywiad. Tam nikt przypadkowy znaleźć się nie mógł. Zgrupowania tych naszych jednostek budowlanych między sobą nie miały prawa wymieniać żadnej informacji. O ile WSW mogło zapanować nad kadrą skierowaną do budowy tych obiektów, to o tyle były ogromne problemy z żołnierzami służby zasadniczej, tymi takimi najprostszymi budowlańcami, którzy w tych pułkach pracowali, służyli, odbywali dwuletnią służbę zasadniczą. Otóż zdawano sobie sprawę, że kiedy pójdą do cywila, będą mogli próbować w trakcie biesiadnych rozmów Polaków mówić, co budowali, w jakich rejonach Polski, co to faktycznie było. Więc oddział WSW obiektów specjalnych doszedł do przekonania, że każdy rzut, który będzie odchodził do rezerwy, będzie przekazywany służbie bezpieczeństwa do inwigilacji i ewidencji. I tacy żołnierze, którzy przechodzili do cywila, później przez dziesiątki lat nie mieli prawa wyjechać na żadne wycieczki zagraniczne, nawet do demoludów, nie wspominając już o jakichś podróżach na zachód. Byli cały czas pod obserwacją służby. Ulokowanie w Polsce broni jądrowej było całkowitą tajemnicą. Rosjanom chodziło o to, żeby wprowadzić do Polski broń taktyczną, nuklearną, nie te wielkie, które tam lecą na tysiące kilometrów, ale takie, które mogą razić do 300 kilometrów. W sztabie generalnym o istnieniu tych obiektów wiedziało 8-10 osób, góra, kilku oficerów zarządu pierwszego i z dwóch, trzech generałów. Reszta nie miała prawa o tym wiedzieć. No więc początkowo to była bardzo wąska grupa związana z prowadzeniem rekonesansu. Następnie grupa ta była powiększana. Początkowo było to bodajże 11 osób, 12. Wykaz osób dopuszczonych do tej informacji był aktualizowany. Generał Franciszek Puchała, jako szef zarządu operacyjnego Sztabu Generalnego, został dopuszczony do tajemnicy w 1986 roku. Wówczas poznał dokumenty operacyjne o kryptonimie Wisła. I wtedy dopiero moja wiedza na temat broni jądrowej w Polsce jest mi dostępna. Na poziomie okręgu nie wiedziałem o tych składach w ogóle nic. Dokumentacja Wisła była przechowywana w oddziale planowania operacyjnego. Tam były sejfy z dwoma zamkami szyfrowane i tak dalej. Skrzynie z dokumentami oplombowane. I teraz ta teczka z dokumentacją Wisła nie była wynoszona poza ten oddział, wtedy jak ja już zostałem szefem zarządu. Rosjanie mieli pewną zasadę, jeżeli chodzi o sojuszników. Nie ufali im nadmiernie, mimo że nazywali ich sojusznikami i tak dalej. I mieli taki swój wybieg, który polegał na takim stosowaniu zasady, która się po rosyjsku nazywała «Diela wojenne prynadleżat k wojennym». To znaczy, że sprawy wojskowe to muszą załatwiać wojskowe. Więc oni cywilom nigdy nie mówili, że my chcemy tu jakiejś broni i tak dalej. Z kolei wojskowym niektórym mówili, ale wojskowym wówczas nie można było przekazywać tego cywilom. Więc miał pan taki zamknięty krąg, bardzo niekorzystny. Radziecka baza w Podborsku, oznaczona symbolem 3001, tak jak dwa pozostałe obiekty, w których przechowywano głowice atomowe,
była miejscem niedostępnym dla Polaków i to zarówno dla cywilów, jak i wojskowych. Jakiej powierzchni była ta baza? Sama baza razem z terenem ściśle chronionym to 300 hektarów. Czyli mamy już jedną tą bazę, 3001. Druga z baz, 3002, powstała w rejonie Wałcza i trzecia z tych baz została zlokalizowana koło Zielonej Góry, a dokładnie koło wsi Templewo i przeszła do historii jako baza 3003, a podawana była w wykazach jako jednostka lotnicza. To jest tak specjalistycznie chroniony teren, że rzadko która baza w ten sposób była zabezpieczona. Z Białogardu docierał tutaj specnaz. Były to potężne obiekty, to trzy strefy ochronne, ta najbliższa, bezpośrednia, stale podłączona pod prąd. Wszystko to dokładnie zamaskowane, wszystko to obłożone i zarośnięte niedużym laskiem. Zrobiono bardzo to dokładnie i bardzo fachowo. W tej sali była przechowywana broń, znaczy pociski. Pociski artyleryjskie, wzbogacone oczywiście, tak, a więc służące do wykorzystania na atomowym polu walki, głowice do wyrzutni rakiet i bomby atomowe. To wszystko tutaj się znajdowało w czterech takich pomieszczeniach. Czyli w samym obiekcie do przechowywania było aż 8 bombami, a 2 magazyny i obydwa były wykorzystywane. Tak. Świadczy o tym chociażby sposób eksploatacji, że te obiekty były eksploatowane przez 20 lat, dokładnie przez 20 lat. Nie budzi to najmniejszej wątpliwości. Jak wynika z dokumentów operacyjnych o kryptonimie Wisła, w trzech tajnych radzieckich bazach ulokowanych na terenie Polski, a oznaczonych symbolami 3001, 3002 i 3003, przechowywano w sumie 178 pocisków i bomb nuklearnych. 14 głowic o mocy 500 kiloton, 35 głowic o mocy 200 kiloton, 83 głowice o mocy 10 kiloton, 24 bomby lotnicze o mocy 15 kiloton, tak jak na rzucone na Hiroshimę i Nagasaki, i bomby lotnicze małego kalibru, 0,5 kilotony. W tych trzech bazach znajdowało się 178 pocisków nuklearnych, które w przypadku wojny zostałyby rozdysponowane głównie do jednostek polskich w ramach frontu polskiego, który by tym pasem nadmorskim nacierał w kierunku na Danię. Ta mapa pokazuje, w jaki sposób oczywiście w określonym układzie ma być realizowane uderzenie na Europę Zachodnią, na kraje NATO. Oczywiście w naszym zainteresowaniu znajdował się Półwysep Jutlandzki, tak więc Kopenhaga, Bornholm, ale także część Holandii, którą my musielibyśmy zneutralizować i zająć w określonym czasie. Rosjanie mieli taką koncepcję zerwania agresji. Czyli, że nie trzeba było uderzenia zachodniego, tylko trzeba było uzasadnionego podejrzenia, że Zachód chce dokonać agresji. Trzeba z tego uderzyć i to się nazywało zerwaniem agresji. I po przekroczeniu pewnego limitu rozpoczęłyby się uderzenia jądrowe. Radziecka broń jądrowa w przypadku wojny miała trafić do polskich jednostek rakietowych i lotniczych. Uderzenie na Zachód miało się zacząć od bardzo znaczącego epizodu, mianowicie miał samolot transportowy, ciężki samolot transportowy, wiozący na swoim pokładzie ogromny ładunek termonuklearny, być zdetonowany nad terytorium Republiki Federalnej Niemiec, przy czym zakładano, że załoga miała gdzieś tam wyskoczyć. Oczywiście szanse przeżycia tej załogi były zerowe. W każdym razie miało to doprowadzić do potężnego uderzenia nuklearnego, ale jego celem nie było zniszczenie, ale spowodowanie potężnego impulsu elektromagnetycznego, który miał zniszczyć wszystkie urządzenia elektroniczne. Dalej po prostu miał nastąpić atak pancerny i to od samego początku wspierany uderzeniami nuklearnymi, zarówno z powietrza,
jak i za pomocą artylerii rakietowej, za pomocą rakiet R-75 i R-300, które miały być wyposażone oczywiście w głowice nuklearne. No i te działania miały być wspierane przez lotnictwo. Jednym z polskich pilotów wyznaczonych do zrzucenia bomby atomowej był Bogdan Likus, który służył w 3. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Bydgoszczy. Wybierano najlepszych pilotów, ale z drugiej strony też wybierano, tak jak mnie, ja byłem jeszcze wtedy kawalerem. Dopiero później się dowiedziałem, dlaczego mnie wybrano jako kawalera, bo w razie czego to niestety no, mniejsze by były problemy, jakbym zginął, jakbym miał rodzinę i dzieci. Też miałby pan mniej do stracenia. Mniej do stracenia. Tajne porozumienie, o którym wiedziało w kraju zaledwie kilkanaście sprawdzonych i wyselekcjonowanych osób. Składy broni masowego rażenia ukryte na terenie Polski i specjalnie wybrane oddziały do użycia radzieckiej broni jądrowej. Jak szkolono polskich pilotów, którzy mieli zrzucać bomby atomowe? Czy wykonaliby rozkaz? O tym i innych nuklearnych tajemnicach zaraz po przerwie. Zasada tego protokołu nuklearnego była taka, że na wypadek W KGB lub też GRU miały dostarczyć do naszych baz amunicję jądrową. Pytali mnie, czy rzuciłbym bombę, jakbym poleciał. Cały czas uważam, że schron był pod pałacem kultury, chociaż władze nie chcą tego przyznać. Polscy piloci do zadań specjalnych. Na tych trzech samolotach były podwieszone jednakowe bomby, patrząc na zewnątrz, ale tylko jedna była prawdziwa. Nuklearna apokalipsa. Prawda ukryta przed społeczeństwem. Po takim uderzeniu połowa właściwie terytorium Polski uległaby totalnej dewastacji. Przetrwanie dla wybranych. Pod dawnym budynkiem KC znajdował się schron. Nie wiem, czy on jest w tym momencie czynny, czy nie, natomiast Komitet Centralny miał swój schron. Na mocy ściśle tajnego międzyrządowego porozumienia od 1970 roku w Polsce przechowywana była radziecka broń atomowa. 178 pocisków i bomb, które w momencie wybuchu wojny miały być przekazane polskim jednostkom rakietowym i lotniczym. Piloci, których wybrano do atomowego ataku na Europę Zachodnią, musieli spełniać odpowiednie kryteria i przejść specjalne szkolenie. Ich potencjalnym celem była m.in. Kopenhaga. Czy wykonaliby rozkaz i zrzucili bomby jądrowe? Do dziś zapamiętałem, że RN-24, tak ten wykładowca mówił, to jest bomba taka, która spadła mniej więcej na Hiroshimę, Nagasaki. No, dowiedzieliśmy się, że taka spec AB jest zbudowana z trzech części, które można było składać jak klocki Lego. Bogdan Likus służył w Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Bydgoszczy, gdzie pilotem był także Donat Iwanicki. Tylko piloci pierwszej klasy byli predysponowani właśnie do manewrów atomowych, do użycia bomby atomowej w czasie ewentualnych działań bojowych w Europie. Szkolenie takie przychodzili technicy, bo nie tylko to wiązało się z pewnymi, że tak powiem, procedurami, które są związane z bombą atomową, zaprogramowaniem tego automatu do zrzutu bomby, to też i technicy przychodzili takie przeszkolenie. Później, kiedy wiadomo, że już nam pomoc radziecka nie była potrzebna, myśmy sami szkolili, to,
Uczyliśmy, mnie nauczono i ja uczyłem później też innych, pilotów właśnie manewrów z użyciem bomby atomowej. Te założenia były takie, że jeżeli lecieliśmy na dany cel, to nie leciało się jeden samolot, tylko leciał 3 samoloty. Polacy mieli kierunek natarcia północne Niemcy na Kopenhagę, prawda? Tak jest, tak jest, tak jest. Był to pas środkowych Niemiec z kierunkiem północnym i Dania. Na tych 3 samolotach były podwieszone jednakowe bomby, patrząc na zewnątrz, jednakowe, ale tylko jedna była prawdziwa. Mówiono nam też, że... A dlaczego tak miało być? No, ja podejrzewam dlatego, że wina byłaby podzielona już na 3. Nikt by nie wiedział, kto miał tą prawdziwą i jeżeli by ktoś miał jakieś psychiczne wyrzuty, no to nie moja była, to kolegi. Cały manewr do rzutu bomby atomowej to nic innego jak jeden z elementów średniego pilotażu, który się wykonywało, to jest one, pętla i Melman itd. Na czym prawdziwy manewr polegał? U nas w Polsce uczono nas, że z kątem 110 stopni była zrzucona bomba, trzeba było nadlecieć na cel i dopiero zrzut i ona leciała do paru kilometrów. Pod kątem 105 stopni w trzeciej sekundzie trzeba było 5,5G przeciążenie stworzyć. 5,5G wykonywało się Immelmana, czyli przy kącie 110 stopni rzucało się bombę i wtedy się odwracało i uciekało się z dopalaniem. Według tego, co ja wiem, według informacji od pilotów rosyjskich, to gdzieś tam po chyba 12 kilometrze jednak fala uderzeniowa doganiała jednak pilota, mimo że uciekał tam z prędkością naddźwiękową, doganiała, ale to było do wytrzymania, no bo jest szansa, że pilot by przeżył. Jeżeli ktoś by zrezygnował z tego zadania, to takiego pilota się mogło zniszczyć przez czy chemiczne jakieś, czy igła jakaś. No w każdym razie bardzo długo wierzyłem w to i koledzy wierzyli, że można było pilota zdalnie unieszkodliwić, jak on by zrezygnował. Nasi piloci nigdy, jeszcze raz powtórzę, nie ćwiczyli z amunicją jądrową. Na Białorusi odbył się trening podwieszenia takiej bomby typu Natasza, jak mówili w Związku Radzieckim. To była bomba no, dość znacznej mocy. Była podwieszana pod Su-7 i działo się to na Białorusi. Nasi technicy i piloci ćwiczyli, natomiast były te ćwiczenia wyłącznie na sucho prowadzone, to znaczy z makietami. Mowa o szkoleniu, o którym opowiadał nam jego uczestnik, Bogdan Likus. Czasem pytali mnie, czy rzuciłbym bombę, jakbym poleciał. Ja mówię, no, byłem młody, kawalerem, byłem oficerem i na pewno bym rzucił. Ściśle tajne procedury, nadzwyczajne środki bezpieczeństwa oraz nadzoru i tajemnice ukryte w wojskowych sejfach. To wszystko sprawia, że do dziś wokół radzieckich baz atomowych w Polsce krąży wiele legend i teorii spiskowych. Zasada tego protokołu nuklearnego była taka, że na wypadek W tajne służby rosyjskie miały dostarczyć do naszych baz amunicję jądrową. Procedura, hasła i cała ta skomplikowana maszyneria przekazania w pierwszych dniach wojny, albo tuż przed taką planowaną wojną, była przewidziana dość bardzo szczegółowo i była przechowywana w zalakowanych kopertach w Komitecie Centralnym. To była taki jeden komplet i w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego to był drugi komplet. Z tego, co ja wiem, w momencie, kiedy opuściliśmy Układ Warszawski, te koperty zostały spalone.
legenda głosi, że to generał Jaruzelski osobiście albo kazał, albo osobiście zniszczył. I tu pojawia się zagadka. Według generała Franciszka Puchały, który był szefem zarządu operacyjnego Sztabu Generalnego, dopiero pod koniec lat 80. ubiegłego wieku rozpoczęto pracę nad przygotowaniem ścisłych procedur przekazania radzieckiej broni atomowej polskiej armii na wypadek wojny. To zaskakująca informacja. Aktywność wokół problemu użycia broni jądrowej radzieckiej na terenie Polski przez Wojsko Polskie dopiero się pojawia pod koniec lat 80. Dlaczego? No właśnie, bo cały czas się zastanawiam, jakby wydano tą broń w latach 70. Ano pytanie, ano jak. Ja się nie spotkałem z takimi procedurami opracowanymi w języku rosyjskim, z pieczęciami i tak dalej, wcześniej. A może Rosjanie w ogóle nie chcieli nam dać tej broni? Naprawdę nie wiem. Czy jest możliwe, że Rosjanie mieli swoje środki przenoszenia tej broni i ta broń nie byłaby wydana polskim wojskom, tylko zostałaby wydana radzieckim? Pytanie jest bardzo trudne. Odpowiedź trudna na pytanie. Pytanie zasadne. No dobrze, ale dlaczego nie było procedury wydania? Nie wiem. Dla mnie to też jest zagadka. Mimo braku ścisłych procedur, sztabowcy kreślili na papierze zadania dla polskiej armii w ewentualnym konflikcie atomowym. Nie ma wątpliwości, że Polska, gdyby wybuchła wojna trzecia, Polska uczestniczyłaby w tych uderzeniach od samego początku. Wiedzieli Polacy, że w momencie uruchomienia tego rodzaju broni NATO odpowie. NATO odpowie kontruderzeniami atomowymi. To są te wszystkie niebieskie grzyby, które zamienią Polskę po prostu w atomową pustynię. Odwet polegał na tym, żeby odwet amerykański, żeby tą bronią jądrową uderzać na terytorium Polski, a zwłaszcza na linię Wisły, żeby zapobiec zarówno przejściu wojsk rosyjskich, tak zwanego drugiego rzutu, oraz żeby uderzyć na te miejsca, gdzie w Polsce stacjonują jądrowy potencjał. Wiemy na przykład z zatajnionych dokumentów, że na Kołobrzeg była przygotowana głowica pół megatonowa, a na Koszalin jednej głowica o mocy jednej megatony. No to po prostu te miasta zostałyby zmiecione z powierzchni ziemi, zostałyby po prostu zneutralizowane wraz z infrastrukturą towarzyszącą wojskową, która znajdowała się na ich terenie. Dla porównania warto przypomnieć, że bomba zrzucona przez Amerykanów na Hiroshimę miała siłę zaledwie 16 kiloton. Po takim uderzeniu połowa właściwie terytorium Polski uległaby totalnej dewastacji. A jeżeli chodzi o armię, to nie wiem dlaczego, ale bardzo dokładnie podawano, że 52% polskich żołnierzy przestałoby istnieć, no wyparowałoby. Musieli sobie zdawać również z tego sprawę głównodowodzący polską armią, w tym generał Wojciech Jaruzelski, że jeżeli kiedykolwiek dojdzie do takiego konfliktu, to Polska po prostu przestanie istnieć. Wstrząsające, no ale prawdziwe. Wybrańcy, czyli władze partyjne oraz dowództwo wojskowe, mogli liczyć na przetrwanie. Odpowiedź ze strony Zachodu to byłaby jedną wielką katastrofą. Doszło nawet do tego, że jeden z myślących generałów na posiedzeniu Komitetu Obrony Kraju powiedział kiedyś tak, że towarzysze zdają sobie sprawę, że wojska NATO odpowiedzą również bronią jądrową i z terytorium Polski pozostanie pustynia nuklearna. I on mówi, zróbmy już teraz tak, że gdzieś ukryjmy kilkaset kobiet i kilkadziesiąt mężczyzn, Polaków, żeby później, jak ten kataklizm przeminie, mogli wyjść z tych ukryć i odtwarzać tą populację narodu polskiego, przynajmniej częściowo. Z
Schron na pewno mieścił się pod Komitetem Centralnym Partii, czyli pod Białym Domkiem. Miałem nawet kiedyś w rękach plany dotyczące tego schronu. Nie wiem, czy on jest w tym momencie czynny, czy nie, natomiast Komitet Centralny miał swój schron. Cały czas uważam, że schron był pod Pałacem Kultury, chociaż władze nie chcą tego przyznać, wręcz prowadzą działania dezinformacyjne w tej kwestii. Natomiast niewyobrażalne jest to, że na posiedzenie całego PZPR-u nie było ani jednego schronu w okolicy. Jest legenda o wielkim schronie pod Pałacem Kultury. Panie redaktorze, może to być legenda, może to być prawda. Nie byłem, nie widziałem. To szczególne miejsce dla Pałacu Kultury, ponieważ jesteśmy w środku fundamentu. Jest to skrzynia fundamentowa, czyli rodzaj fundamentu, który utrzymuje tak naprawdę całą konstrukcję Pałacu Kultury i Nauki. Mamy nad sobą 25 tysięcy ton. Na jakiej głębokości jesteśmy? Jesteśmy na głębokości około 9-10 metrów poniżej poziomu. Ta legenda mówiąca o tym, że poniżej skrzyni fundamentowej, w której jesteśmy, znajduje się schron, jest nieprawdziwa. Natomiast, że to pomieszczenie, ta skrzynia fundamentowa, podziemia Pałacu Kultury, mogą być schronem i mogą zapewnić schronienie osobom w razie jakichś sytuacji kryzysowych, jak najbardziej jest prawdziwe. A skąd twoje przekonanie, że pod Pałacem Kultury jest schron? Miałem kiedyś okazję rozmawiać z elektrykiem, który prowadził tam prace konserwacyjne. To już mi dało do myślenia. Analizowałem również dużo dokumentów na temat Pałacu Kultury, w których widać rozbieżności, jeśli chodzi o dane techniczne przy budowie, choćby czy grubości płyty fundamentowej, jak również zastanawia liczba wind, która jest większa niż podaje tu pałac, tak więc dokąd one muszą prowadzić. A dlaczego myślisz, ukrywa się, jeśli jest tam schron, dlaczego informacja o tym, że istnieje, jest taka ukrywana, tajna? Ja podejrzewam, że tam są cały czas zapasowe węzły łączności jakieś, albo zapasowe systemy alarmowe jakieś dla Warszawy. Warto zaznaczyć, że Pałac Kultury był podpięty oddzielną linią z gmachem radia telewizji oraz z elektrownią Powiśle, która miała oddzielną tablicę zasilającą specjalnie na pałac. Do dzisiaj w tych materiałach mówi się, że pałac przez dobę zużywa tyle prądu, co 20-tysięczne miasto. No, trzeba by się zastanowić, na co ten prąd idzie, bo na pewno nie tylko na oświetlenie. Dowodów na ukryty pod Pałacem Kultury schron nie ma. Sprawę innych, tajnych rządowych obiektów specjalnych przeznaczonych na wypadek wojny dla PRL-owskich elit badał dr Lech Kowalski. Moja praca o KOK-u najpierw była tajna. WSW nadało taki gryf tej pracy, bo w przypadku konfliktu zbrojnego wschód-zachód trzeba by było również zrobić coś z biurem politycznym, prawda, sekretariatem KC, Sejmem PRL-owskim, więc na terenie samej Warszawy były dla nich przygotowane stanowiska kierowania, się nazywały na wypadek W, czyli wojny. Jedno z potężnych stanowisk kierowania znajdowało się pod obecnym i dawniejszym Ministerstwem Finansów. Było bardzo solidnie wykonane. Pomieścić mogło około 150 osób z pełnym wyposażeniem, z oddzielnymi źródłami zasilania, wentylacji, doprowadzenia wody. To zostało zrobione bardzo fachowo. Ministerstwo Finansów nie wyraziło zgody na sfilmowanie schronu znajdującego się pod budynkiem przy ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie. O jego istnieniu świadczą kominy wentylacyjne, które można dostrzec wokół ministerialnego gmachu. Jak wygląda w środku, można sobie wyobrazić, oglądając inny, tajny schron znajdujący się w Warszawie i udostępniony do zwiedzania. Obiekt Alfa był tajnym wojskowym laboratorium biologicznym, zbudowanym w latach 70. Był on częścią zapasowego systemu kierowania armią i miał służyć na wypadek wybuchu III wojny światowej jako
nieprzerwanie działające laboratorium biologiczne, które miało na celu identyfikację skażeń, które mogły dotknąć teren Polski, głównie tutaj województwa mazowieckiego. Kiedy był zbudowany ten schron? W 1977 roku został oddany do użytku. Pierwsze wzmianki jakieś w dokumentach to są 68-69 rok. Pierwsze kosztorysy 71, 72 przystąpiono do budowy. Czyli w sumie 5 lat trwała budowa tego obiektu. Koszt budowy obiektu Alfa, jak na tamte czasy, był no, przeogromny. Pierwotny kosztorys, który został później zredukowany, opiewał na 10 milionów złotych tamtejszy. Wraz z końcem zimnej wojny i rozwiązaniem Układu Warszawskiego kurtyna tajemnic osłaniająca tego typu obiekty specjalne zaczęła opadać. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy dokładnie radziecka broń nuklearna opuściła terytorium Polski. Oni również w sposób tak tajemniczy wynieśli się z Polski, z tych baz, że kiedy w 90 roku zebrała się grupa oficerów wytypowana przez ministra obrony narodowej do przejęcia tych baz od Rosjan, to proszę sobie wyobrazić, że kiedy pierwsza z tych komisji powołanych pojechała do tych trzech baz, nie zastano już tam żadnego pocisku nuklearnego. Kiedy przejmowaliśmy bazę w Bagiczu, jeden z moich ówczesnych przyjaciół, oficer, wszedł do tych kilku skronów hangarów, świeżo opuszczonych przez Rosjan, z licznikiem Geigera. No i ten oszalał. Okazało się, że były takie haki na bokach, przeznaczone do zamków bombowych i tam najprawdopodobniej na tych hakach przechowywano przez pewien czas, co moim zdaniem jest karkołomnym. To było karkołomną procedurą, bo przechowywano no, gołe nuklearne bomby. Układ Warszawski przestał istnieć w 1991 roku. 8 lat później Polska stała się członkiem NATO. Historia radzieckich baz atomowych w Polsce, choć odtajniona, wciąż skłania do stawiania pytań. Ile tak naprawdę broni jądrowej Rosjanie przechowywali na terenie naszego kraju bez jakichkolwiek umów czy zgód ówczesnych władz? Czy rzeczywiście rosyjskie pociski i bomby miały trafić w ręce polskich żołnierzy? Czy Moskwa ufała na tyle Warszawie? Na całe szczęście dziś są to rozważania już tylko teoretyczne.